Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś zapraszam Was na pustaki z miesiąca maja. Oczywiście film jak zawsze podzielę na dwie części, no bo jak wiecie, tych zużytych produktów u mnie jest zawsze całkiem sporo. No i zaczniemy może co? Farby do włosów. Herba Tint, czyli farba do włosów bardziej naturalna. Ja kupuję sobie ją na Allegro, około 60 zł za opakowanie. Natomiast długo się zastanawiałam właśnie nad takimi bardziej naturalnymi farbami, bo one nie do końca radzą sobie z farbowaniem siwych włosów. Natomiast tu muszę powiedzieć, że jest trafione w punkt. Włosy siwe są zawsze pięknie pokryte. Wybrałam sobie kolor jasny kasztan, bo nie chciałam takich bardzo ciemnych. Natomiast standardowo po farbowaniu włosy były mega, mega ciemne. Ale jak widzicie, kolor się bardzo ładnie wypłukuje. Nie ma żadnych zielonych czy rudych podtonów, tak jak się to zdarzało w farbach drogeryjnych. Ja jestem zadowolona z tej farby. To jest moje już kolejne opakowanie i myślę, że będę się trzymać tego produktu. Kolejna rzecz, płatki z Isany, ale płatki peelingujące. Kupiłam sobie je z myślą właśnie o wyjazdach. Natomiast powiem Wam, że płatki daremne i niegodne polecenia, także idą do śmieci. Lakura, płatki kosmetyczne albo Aldik, albo Netto, ale wydaje mi się, że to są chyba z Aldika. W każdym razie płatki są fajne, są duże, są mięsiste, owalne, pięknie się robi niby do makijaż, nic nie przecieka, także jak najbardziej w porządku. Mam tu zużyte jeszcze maski w płacie. Pierwsza, wydaje mi się, że kupiłam ją chyba kiedyś w Lidlu, Baroness. Taka perłowa, niby rozświetlająca, ale powiem Wam, że jakichś efektów na twarzy to nie widziałam. Dwie kolejne maski z Harry'ego Pottera. Ta była wyrównująca koloryt, a ta była matująca. No i powiem Wam, czy ja widziałam jakieś wyrównanie kolorytu, czy zmatowienie. Niekoniecznie podobała mi się sama maska w płacie, bo była w ogóle czarna. A więc to wiecie, w ogóle wyglądało trochę inaczej niż te białe. I one miały taki, wiecie, jakby brokatowe nadruki, ta miała kolorowy, ta miała złoty, także bardzo przyjemnie to wyglądało. Maski były dobrze nasączone i były dobrze wykrojone, ale czy zrobiły jakieś achy i ochy na mojej skórze, to niekoniecznie. Za tą maska z Medihill, ta rozświetlająca, dla mnie to są maseczki z sztos, najlepsze maski w płacie chyba jakie używałam i z przyjemnością zawsze powracam do tej marki. Pierwszą maskę jaką kupiłam to było przez czysty przypadek właśnie w Lidlu i to były maski z tymi takimi wiecie nadrukami jak karnawałowe maski weneckie. I od tamtej pory zaczęła się moja miłość do tej marki i trzymam się jej, kupuję i powiem Wam, że to chyba są najlepsze jak dla mnie maski w płacie. Alouette to są chusteczki takie w czteropaku z aloesem, 25 sztuk, to jest fajna wersja torebkowa. Dobrze nasączone, przyjemnie pachną, robią robotę, czego chcesz więcej. Ziaja i mam tutaj szampon do mycia włosów, nawilżający 300 ml z tej serii Gdańskim. Przecudownie pachnie, szampon jest dość wydajny. Dość przyjemnie się myło nim włosy, ale bardzo mocno oczyszczał, więc przy takim codziennym stosowaniu nie do końca moje włosy dobrze po nim wyglądały, bo były po prostu zbyt mocno oczyszczone, ale przy olejowaniu włosów to był produkt mistrzostwo, domywał wszystko i skórę głowy i włosy i w ten sposób go właśnie skończyłam, natomiast w tej chwili mam mnóstwo innych produktów do mycia włosów, więc na pewno do niego chwilowo nie wrócę. Tu mam jeszcze jeden szampon do mycia włosów z Dermedic i to jest też produkt, który kupiłam dawno temu, szukając właśnie delikatnych produktów do oczyszczania skóry głowy podrażnionej i powiem Wam, że szampon bardzo dobrze mi się sprawdzał, pojemność 300 ml jest dość wydajna, bardzo fajną miał konsystencję, nie taką lejącą, właśnie fajnie się pienił, ale nie za mocno. Oczywiście łapcie go na promocji, bo cena jest dość wysoka, ale produkt jest godny polecenia. Tak jak płyny z Avonu. Dla mnie to jest mistrzostwo. Ja używam wiele produktów do kąpieli, do wanny, natomiast zawsze wracam do tych produktów kąpielowych z Avonu. Pojemność 500 ml, bo jednak wolę te mniejsze opakowania. Tu mam moją ulubioną serię Good Night Barbie, woda na niebiesko, przecudownie pachnie. Dwie nakrętki na wannę wystarczą, aby woda była zmiękczona o przyjemnym kolorycie i z delikatną pianką. Oczywiście kolejne opakowanie już sobie kupiłam. Mój święty gral, dezodorant Nivea, nic dodać, nic ująć, oczywiście u mnie, musi być na kanale. Dla mnie dezodorant numer jeden i nie szukam żadnych innych. Tutaj mam maskę do włosów z Eveline Cosmetics, którą kupiłam bardzo dawno temu w Biedronce. Ona tak przyjemnie owocowo pachniała, natomiast powiem, maska olejkowa, ale niestety na moich włosach się zupełnie nie sprawdziła. Ja zawsze jak otwieram opakowanie, no to maska idzie, wiecie, no takiego użycia normalnego na włosy, jeden, drugi, trzeci raz.
Jak mi się nie sprawdza, wtedy idzie właśnie do olejowania i wtedy nakładam dwie łyżki do miski, maski czy jakiejś odżywki. Do tego olejek na włosy, 30 minut później spłukuję i w ten sposób zużywam produkty, które mi się właśnie nie sprawdzają do włosów. Także polecam ten sposób. Sylweko, tymiankowy żel do mycia twarzy, 150 ml i powiem Wam, że on pachnie tym tymiankiem. Tymiankiem przypomina mi syrop Pini. Albo nie, Tusipet tak pachnie. W każdym razie ja bardzo lubię te produkty do oczyszczania twarzy z marki Sylweko. Dobrze się u mnie sprawdzają, są wydajne, są przezroczyste, gęste, nie przesuszają skóry, bo to produkt naturalny i jak najbardziej mogę go Wam polecić. Tu mam kolejną fajną rzecz, którą zużyłam już nie wiem ile opakowań. Dezodorant z Fuzwool, czyli marka własna Rossmanowska. Pięknie odświeża stopy na wiele godzin, przyjemnie pachnie, bo z tymi produktami do stóp to też różnie bywa. No i nie bieli, bo nie zawiera talku. Oczywiście mam kolejne opakowanie. Tu zużyliśmy mydło do kuchni, natka pietruszki, marka Joop. 500 ml przezroczyste mydło o takim dość specyficznym zapachu. Natomiast ono bardzo dobrze niweluje wszystkie zapachy kuchenne i o to mi właśnie chodziło. Nie wiem, czy jest jeszcze dostępne w sprzedaży, bo go ostatnio nie widziałam, a z chęcią kupiłabym kolejne opakowanie. Tu mamy powrót do przyszłości. Ziaja, mydło pomarańczowe. Dla mnie przecudowny zapach pomarańczy. Rzeczywiście te pomarańczki są tutaj wyczuwalne podczas mycia. Również 500 ml, wydajny produkt, pięknie pachnie w całej łazience. Bardzo lubię i myślę, że z przyjemnością wrócę do tego produktu. Tu mam jeszcze jedną rzecz do włosową, marka Organic Care i to kupiłam też, bo miałam dwie saszetki właśnie, odżywkę i szampon z tej marki. Pięknie pachnie, gęsta konsystencja, bardzo treściwa. To i maski o dziwo też nie można było używać co dzień. Natomiast, no niestety, maska się u mnie nie sprawdziła, pomimo tego, że miałam wielkie nadzieje, że maska się sprawdzi, bo tu jest olejek arganowy. Niestety nie. Pierwsze, drugie, trzecie użycie i standardowo poszło właśnie do olejowania włosów. W ten sposób skończyłam maseczkę, ale więcej tego produktu już nie kupię. Tu mam z Ziaje jeszcze skończony tonik pomarańcza-pomarańczowa, ale taka nuta kokosa tu się też gdzieś delikatnie wybija, 190 ml, tonik bardzo fajny, używałam go i rano i wieczorem, natomiast można go też stosować w ciągu dnia do odświeżenia skóry na twarzy, bardzo fajny, natomiast na razie nie wrócę do niego, bo mam kilkanaście innych toników do zużycia, więc wiecie, trzeba trochę uszczuplić te swoje zapasy. Tu mam super rzecz, Emotopic, balsam nawilżający, natłuszczający, pojemność 190 ml, produkt oczywiście do kupienia w aptekach. Świetna rzecz. Wcale to nie jest tłusta wersja, tylko właśnie fajnie się wchłaniająca, super nawilżająca, praktycznie nie pachnie, to jest taka kremowa konsystencja i ja stosowałam sobie ten balsam właśnie po depilacji na nogach, więc polecam, bardzo dobrze się sprawdza do tego celu, jak najbardziej jest w porządku. Produkt do pielęgnacji twarzy Liren SPF 50, krem, który kupiłam chyba w ilości 6 sztuk, bo był na wyprzedaży. I jak dla mnie krem jest bardzo dobry, świetnie się sprawdza u mnie przy codziennej pielęgnacji, nic się nie roluje, dogaduje się z każdą pielęgnacją, dobrze na nim wygląda makijaż, nie bieli mi też skóry, dość szybko się wchłania, więc jak najbardziej jestem z niego zadowolona. Mam chyba jeszcze jedno opakowanie na zapasie, no i wiecie, z przyjemnością zużyję. Jeszcze jedna rzecz, która ciągle się u mnie pojawia w dękach, to jest Himalaya pasta Mint Fresh, uwielbiam. Pasta oczywiście bez fluoru, w formie żelowej, nie jest jakoś hardkorowo miętowa, dobrze odświeża i oczyszcza ząbki, także jak najbardziej polecam. No i mamy jeszcze jedną rzecz do olejowania włosów, From the Stars, olejek do włosów średnio i wysoko porowatych i powiem Wam, że jak najbardziej ok, one bardzo przyjemnie owocowo pachną, ja sobie wiecie, nalewam troszkę do miski, dodaję odżywki, maski, nakładam na włosy 30 minut i powiem Wam, że rzeczywiście włosy są bardziej dociążone, wygładzone, mniej się puszą, więc olejowanie włosów jak najbardziej na plus. Marka Liren i mam tutaj bazę taką pod makijaż, to jest moje już drugie opakowanie zużyte, trzecie mam jeszcze na dole w łazience. Baza taka niby wygładzająca, matująca z ekstraktem z róży. Przyjemny produkt, fajną ma konsystencję, nie wyrównuje kolorytu niestety, natomiast skóra jest taka bardziej wygładzona. Ale czy makijaż mi się dłużej utrzymuje, to tak niekoniecznie. Z tego, co widzę ostatnio po klimatyzowanych pomieszczeniach, to moja skóra po prostu szaleje. No ale mam w tej chwili na dole otwarte opakowanie, więc użyję. No bo jak wiecie, ja nie lubię wyrzucać produktów. Z Onlybio mam jeszcze tutaj termoochronę.
I produkt, który zużyłam już chyba w 3 opakowaniach. Brawo, bo pompka wytrzymała do końca. 150 ml wydajny produkt, ale też uważajcie, żeby nie napryskać za dużo, bo obciążycie sobie włosy. Także dla mnie produkt genialny. W tej chwili mam na dole w użyciu tą serię z tym bambku i też jest całkiem ok. I mam jeszcze tutaj wygładzającą odżywkę do włosów Sylveco, 30 ml produkt z kalendarza. No i jak myślicie? Dobrze myślicie, produkt do bani. Moje włosy się zupełnie z nim nie polubiły. To opakowanie zużyłam na raz i niestety musiałam dołożyć normalnej odżywki, bo włosy były bardzo tępe. Także tak jak myślałam, szampony i odżywki z marki Sylveco. Niestety moje włosy się z nimi nie lubią, ale inna pielęgnacja jak najbardziej jest na tak. I został mi jeszcze podkład z Eveline Cosmetics Smart My Day 01. Dla mnie jest produkt genialny. Niestety stacjonarnie jest nie do kupienia. Kupuję go jeszcze na stronach internetowych. Muszę w ogóle zobaczyć, czy na stronie Eveline jest jeszcze dostępny. Produkt genialny. Pięknie się utrzymuje na mojej skórze. Nie wchodzi, wiecie, w zmarchy, nie ciastkuje się. Także kolejne oczywiście opakowanie mam na dole w łazience i używam. I został mi jeszcze tusz z Maka, który dostałam kiedyś właśnie od Agnieszki. Na początku nie mogłam dogadać się z tą szczotą, bo te włoski są takie dość ostre i naprawdę trzeba było uważać, żeby się, wiecie, nie dziabnąć w oko. Ale powiem Wam, że po kilku razach rzęsy wyglądały cudownie, pięknie wyciągnięte, podkręcone. Dla mnie sztosik, cudowny kolor czarny, fajnie się zmywał, nie robiła się panda, nie osypywał się tu, po prostu już się zrobił taki, wiecie, glutowaty, ciastkowaty, że ciężko mi się nakładało na rzęsy. Widziałam, że jest dostępny na stronach internetowych, więc jak może złapię jakąś fajną cenę, to skuszę się na kolejne opakowanie. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część Denka. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!